Ja wczoraj w biegu odpisywałem na twojego SMS-a i potem zobaczyłem, że cię przechrzciłem na... Do zobaczenia, tak? Nie, bardzo, wiesz... Z jakąś tam literówkę zrobiłem głupią. No tak, odzywa się w tobie redaktor. No. Wiesz, ja nigdy się nie wstydzę literówek. Może ich nie robisz po prostu. O. Marlewo, 94 rok, pojawiło się później w Folii na wietrze i w kolejnych wyborach, więc jakby wracałeś do swoich początków. Jakim jesteś, wiesz, redaktorem? Czy na przykład poprawiasz wiersze w kolejnych wydaniach? Nie robię tego. Zdarzyło mi się bodaj raz czy dwa, ale dlatego, że zobaczyłem jakiś gruby błąd. Mhm. Nie robię tego nigdy dlatego, że dzisiaj powiedziałbym coś inaczej i tak dalej. Nie widzę wielkiej łączności między sobą dzisiaj, a sobą sprzed 20, czy 18, czy 15 lat. O to chciałam cię zapytać. Nie, zupełnie nie. I nawet wydaje mi się, że nie mam do tego za bardzo prawa, ponieważ to nie jest tak, że wiersz powstaje tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś coś próbuje powiedzieć. On powstaje, oczywiście intencje autorskie są istotne, ale jest setka innych rzeczy, które odgrywają ważną rolę. Język, jakim się mówi w danym czasie, prawda? Mhm. Jakieś okoliczności, które są absolutnie nie do powtórzenia w innym czasie i w innym miejscu. Przy takiej koncepcji poezji jak moja, absolutnie nie wyobrażam sobie, żebym mógł samego siebie korygować sprzed 20 lat, ponieważ nie mam pojęcia ani o tamtym człowieku, ani o okolicznościach, w jakich to ten wiersz powstawał, prawda? Mhm. Wydaje mi się, że to jest jakaś uzurpacja. Mhm. A jak patrzysz na siebie właśnie? Posłowie pisał Świetlicki, jakby wprowadzał ciebie, poetę, no właśnie zupełnie innego niż dzisiaj. Jak dzisiaj patrzysz na tego Sośnickiego? Na tamtego chłopaka 24-letniego. Z dużą sympatią, tak. Ja czasami, kiedy tak na niego patrzę, to myślę, że musiało mu być dosyć ciężko, ale z drugiej strony zazdroszczę mu takiej więzi z rzeczywistością, w której on był osadzony. Taki czasami aż no, troszkę obsesyjnej. Znaczy, myślę, że to jest ta rzecz, którą się bezpowrotnie traci wraz z dojrzewaniem poetyckim. Nigdy już nie będziemy tak blisko rzeczywistości. Nasze zmysły nigdy nie będą tak wyostrzone jak wtedy. I też nasz stosunek do języka nigdy nie będzie taki sam, jak w momencie, w którym my po raz pierwszy zawieramy pakt z językiem literackim. To są gesty nie do powtórzenia. I właściwie można spojrzeć na twórczość wielu poetów właśnie z tej perspektywy. Patrzeć na nią jak na powolne, takie trochę melancholijne odchodzenie od tego pierwszego miejsca w języku, w rzeczywistości i traktować właściwie całą tę twórczość jako taką coraz bardziej smutną elegię. Elegię na odejście świata i rzeczywistości, z którymi się miał bliski, bardzo intymny kontakt w młodości, tak to trzeba powiedzieć. No tak, ten bezpośredni kontakt rzeczywiście on jest też w bezpośredności wypowiedzi, prawda? Już takiej nie ma w kolejnych tomach u ciebie. Ten podmiot, który mówi, on jest, tak. On mówi po prostu. Mówi po prostu. No właśnie, takiego po prostu nie da się już powtórzyć, tak. Jeśli ono ma być autentyczne. I to nie jest tak, że ja bym nie chciał, tylko wydaje mi się, że to jest akt jednorazowy po prostu. Mhm. Nie można po raz drugi niewinnie powiedzieć tego samego. Za drugim razem już się cytuje samego siebie, zaczyna się ta cała opętańcza gra, prawda, na którą jesteśmy poniekąd skazani w literaturze, tak mi się wydaje. Mhm. Kolejne książki, ja tak to widzę jako zakładanie masek rozmaitych, bo u ciebie jest rzeczywiście tak, że te kolejne książki są inne, znaczy ty jednak tworzysz osobne światy. Myślę, że to jest świat Ikarusa, Państwo P. No to jest już w ogóle taka jakby konstrukcja, o którą osobno cię chcę zapytać. I
jakby kolejne książki to jest mnożenie tych rozmaitych głosów, aż do tej ostatniej, w której jest, no, która jest w ogóle jakąś taką plejadą rozmaitych masek, ale też plejadą rozmaitych głosów poetów. No bo tutaj jest i Iwaszkiewicz, i Białoszewski, i Mickiewicz. Te wszystkie jakby postacie, te sposoby mówienia są w pewnym są i pastiszem, i użyciem głosu. Jak to traktujesz? Te głosy poetów w spóźnionym owocu radiofonizacji. Tak. To jest, nie spodziewałem się tego po tobie, Justyna, nie spodziewałem się takiego pytania, tak? Bo wydaje mi się, że rzeczywiście, jeśli nawet tam są przywoływane jakieś głosy czy wręcz nazwiska, to one są jednak neutralizowane w tym moim języku. To nigdy nie jest tak, że ten głos jakby przejmuje pałeczkę i zaczyna się pchać na pierwszy plan. No, ja piszę po polsku, prawda? Więc głosy, które tworzą tradycję nowoczesnego wiersza polskiego, są dla mnie bardzo istotne. Rozmowa z nimi na takiej zasadzie, że ja już mogę ten głos przywołać, ponieważ on jakby nie zagraża mojemu własnemu wierszowi. Sprawia mi wielką satysfakcję, a jednocześnie też daje pogląd na to, co w języku polskim zostało zrobione, gdzie może jest jeszcze jakieś poletko niecałkiem obrobione i gdzie można by jeszcze swój głos posłać z jakimiś ciekawymi zadaniami. Poza tym to jest jeszcze związane z jedną rzeczą. Ja nigdy nie wierzyłem w takie ja poetyckie, które z głębin swoich wydobywa jakąś prawdę o świecie. Może wtedy na samym początku. To jest rzecz, która zupełnie mi od kilkunastu lat, jeśli nie od 20, nie chodzi po głowie, jakby to powiedzieć. Wydaje mi się, że wiersz jest dużo ciekawszy w momencie, w którym jest z mozaiką różnych głosów zmontowaną na ostro, tak żeby te krawędzie bardzo mocno było widać. I na tych krawędziach często iskierka przeskakuje i to jest bardzo ważne w poezji, tak mi się wydaje. Dla mnie to jest ważne i lubię, kiedy wiersz jest właśnie takim zmontowanym na ostro zestawem różnych głosów, różnych rejestrów i lubię patrzeć na tę iskierkę. Kolaż poetycki, tak mi się kojarzy. To jest to słowo oczywiście. Tak. Ono ma tego jest dużo właśnie jest tutaj. Jest tego sporo, tak. No, to jest oczywiście banał, ponieważ w dwudziestowiecznej poezji kolaż, nie tylko w poezji, w sztuce w ogóle, to od początku XX wieku jest jedna z najczęściej stosowanych technik. Ona może być ostentacyjna, bardziej radykalna, ale może być też trochę taka niewidoczna, ale bardzo często jest stosowana nawet przez poetów, którzy uchodzą za klasycyzujących. Oni nawet w tych swoich w miarę regularnych wierszach często lubią przeprowadzić gdzieś ostre granice i nagle dostawić jakiś element, który jakby nie wypływa logicznie ani z języka, ani z wywodu, ani z rytmu. No, z rytmu to może najbardziej. Ale mam takie wrażenie, że czasem właśnie sama forma, prawda? Bierzesz ten fragment mickiewiczowski i to jest jakby ustawienie głosu. Dalej idzie, że to jest jakby pewien rygor, który stosujesz wobec swojego własnego wiersza. Tego jest bardzo dużo, właśnie to się rzuca w oczy, jako takie rygory, które nadają formę. Tak, to prawda, ponieważ oczywiście ja bardzo lubię poezję, która jest zmuszona do zmagania się z materią języka. Nie jestem zbyt konceptualnym poetą, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że kiedy się odrzuci ten element tradycji czy formy rozpoznawalnej, to ta zabawa jakby troszeczkę traci sens, jest mniej intrygująca. Więc używam starych form różnych, mając świadomość oczywiście ich historii i tego, jak one ewoluowały, jak wyglądają dzisiaj, ale też często korzystam z takich rygorów, które nie są jeszcze nie są w kanonie poetyckim, tak? Sonet jest, ale wzięcie jakiejś frazy z kogoś i utrzymanie się w jego jakby to powiedzieć, rejestrze i potem nagła zmiana tego rejestru, to są już rygory bardziej arbitralne, ale one dają ciekawe efekty, tak sądzę. Tak. Trochę jest to tonacja buffo, mam wrażenie, że to w tym tomie w pewnym sensie tak to nadaje, że gdzieś mamy właśnie poczucie pewnej zabawy.
Jest trochę tego, tak, jest trochę tego Więcej i niż w innych książkach. może więcej niż w innych książkach. To wynika, znaczy, może inaczej, to znaczy jakaś szeroko pojęta satyryczność, czy taki ton lekki, to jest rzecz, która w poezji współczesnej ma stałe miejsce, prawda? To robili wszyscy, którzy nie szli za modernistami. To robił Bertolt Brecht, to robił Onen, w Polsce to robiła Szymborska, Różewicz, Barańczak. I to jest właściwie wszystkie te nazwiska, które wymieniłem, są mi bardzo bliskie. To jest tradycja, która albo zdecydowanie ostentacyjnie przeciwstawiła się tym modernistycznym poetom i modernistycznym wzorcom, albo jakoś je kontynuowała i rozwijała, ale jednak wprowadzając nowe tony. I wydaje mi się, że to od lat jest taki gest, który troszeczkę te duchy romantyczne czy nowoczesne zniechęca do panoszenia się w wierszu. Tak? I mnie ten gest bardzo się podoba. Takie serio, te Tak. wszystkie tony Wszystkie takie tony, te wysoko wszystkie tony bardzo wysokie, umieszczone. tak. One zresztą, to nie jest tak, że ja im zakazuję wstępu do swoich wierszy. Wydaje mi się, że one, jeśli pojawią się w książce, w której również jest ton lżejszy, czy nazwijmy to tak satyryczne, ale w szerokim tego słowa rozumieniu, jeśli one się tam znajdą, to one zabrzmią mocniej, jeśli będą miały takie tło, prawda? Nieustanne podbijanie bębenka w poezji nie prowadzi do niczego dobrego. Mamy kilku takich poetów, którzy to nieustannie robią i ich kolejne książki nie budzą większych emocji. Wydaje mi się, że można stać się też niewolnikiem takiej strategii, nieustannego mierzenia w rzeczy wysokie i nieustannego No tak. napinania się.